Panie? Serdecznie witam wszystkich na posiedzeniu 25. sesji Rady Miejskiej, którą otwieram na podstawie artykułu 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku. Witam serdecznie pana burmistrza Marka Kułę, panią sekretarz Mądrowską, panią skarbnik, panią też wyglądasz, kierowcę z Rady, pani Katarzynę Wikla, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej, panie dyrektor ustępujące, panie dyrektor przyjmujący obowiązki dyrektora, panie i panu radni. Proponowany porządek obrad, otwarcie 25. sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, punkt 10. porządku obrad 25. sesji Rady Miejskiej, punkt 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej 22, 23, 23, 4 Rady Sesji Miejskiej, punkt 4. sprawozdanie burmistrza w zagłości między sesjami, punkt 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lasami Państwowymi do przebudowy drogi, punkt 6. podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia projektu Centrum Usług Środowiskowych Rady Łatwiej, punkt 7. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, punkt 8. interpretacje i wnioski radnych, punkt 9. sprawy różne, punkt 10. zakończenie obrad. Jest mój portal. Przystępujemy w tej chwili do sprawdzenia obecności. Proszę naciśnięcie przycisku na portalu niebieskiego. Jeszcze nie wszyscy. Pani Okrągłody. Tak, wszyscy już będą też. Dziękuję. Stwierdzam, że na 15 radnych 11 radnych bierze udział w posiedzeniu sesji. Zatem obrady są prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad 25. sesji Rady Miejskiej. Kto z Państwa jest za przedstawionym porządkiem sesji, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej 22, 23, 24 sesji Rady Miejskiej. Przypominam, że do tego wszystkie te radne w formie elektronicznej dostaje przesłane. Myślę, że każdy z Państwa z protokołami się zapoznał. Jeżeli są jakieś uwagi do przedstawienia protokołów, to w tej chwili, jeżeli nie, przystąpimy do głosowania. Nie widzę, żeby ktoś chciał zabrać głos, zatem przechodzimy do głosowania. Powtórzę pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 22, 23, 24 sesji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół zostaje przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami. Panie burmistrzu, bardzo proszę, ma pan. Sesja ostatnia odbyła się w krótkim czasie, więc dwa takie podstawowe, dwie podstawowe takie informacje, myślę, że istotne tutaj dla naszego budżetu, dla naszych inwestycji. Szanowni Państwo, ja wrócę do roku 2019, gdzie
wspólnie żeśmy tutaj debatowali nad propozycją termomodernizacji szkoły medialnej szkoły podstawowej w Niemojewie. Właśnie w lipcu zeszłego roku został złożony wniosek na tą inwestycję. Troszeczkę żeśmy długo czekali, niemniej jednak bardzo było. Powiem, że po tej pierwszej ocenie wniosków ta inwestycja znalazła się na 7 miejscu listy rezerwowej i to było już dobre miejsce. Upłynął czas. Samorządy, które wnioskowały o dofinansowanie, przeprowadziły stosowne przetargi. Na skutek tych przetargów powstały oszczędności i te oszczędności złożyły się na to, żeby te projekty z listy rezerwowej były kontynuowane. 25 sierpnia we wtorek byłem w Urzędzie Marszałkowskim po to, żeby podpisać umowy na dofinansowanie, na realizację termomodernizacji właśnie szkoły medialnej w Niemojewie. I powiem, że no, taka bardzo dobra informacja. Ogólna kwota czy też procent dofinansowania to jest 85% całości wartości inwestycji, czyli po stronie samorządu 15%. Więc warto było poczekać, warto było zabiegać, żeby tą inwestycję zrealizować. Ja tylko powiem, że jest to kwota 85% stanowi kwotę 1 148 000, natomiast cała wartość inwestycji to jest w granicach 1 600 000. Natomiast to wszystko będzie zależne, będzie to ruchome, tak jak wcześniej powiedziałem, wartości to będą zmianie po przetargu, który się w krótkim czasie musi odbyć. Inwestycja jest rozłożona na 2 lata, 2020-2021, ale niemniej jednak dostateczny termin zakończenia to jest koniec listopada 2021 roku. I tak jeszcze wrócę historią do tej szkoły, bo wiele się o tej szkole mówiło, wiele się tutaj wprowadzało opinię publiczną w błąd, że ona jest kolejną szkołą do zamknięcia. Myślę, że ta inwestycja, którą będziemy realizować, jest takim dowodem tego, że ta szkoła nie będzie zamknięta, będzie termomodernizacja. Myślę, że tak jak patrząc tutaj na przykładzie budynku Urzędu Gminy, że daje to efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia ilości opałów i mam nadzieję, że poprzez również, bo w ramach tej inwestycji będzie tutaj również będą założone ekrany fotowoltaiczne, więc też dodatkowo będą oszczędności w postaci energii elektrycznej, ale to co najważniejsze w postaci zmniejszenia wartości kosztów opału. Ja powiem tak, że nie wrócę też do historii, gdzie w zeszłym roku bodajże musiała być interwencja straży pożarnej, gdzie tam się zapalił komin. Stan tego kotła CO to jest stan opłakany. Ja tylko się boję, żeby ten rok wytrzymał i o ile nie zdąży się jeszcze w tym roku w ramach tego projektu wymienić tego kotła CO. Więc konieczność była i tutaj myślę, że nie wymaga to z mojej strony tutaj dodatkowych wyjaśnień i usprawiedliwienia, dlaczego ta inwestycja nie była zrealizowana wcześniej. Również jeszcze takie wcześniejsze wydarzenie, tutaj wszyscy borykamy się z COVID-19. Było takie wsparcie dla przedsiębiorców. Również tutaj rząd dedykował wsparcie dla samorządów. Myślę, że jest ono konieczne i potrzebne, bo nawet w tej dobie wiele samorządów nie miało środków na udział własny w projektach inwestycyjnych, więc te środki, które trafią do samorządów w kwocie 500 tysięcy, na pewno będą to takim czynnikiem finansowym, który poprawi czy też zagwarantuje udział własny w projektach. A że to jest i tak mało, to musimy sobie wszyscy zdać z tego sprawę. Niemniej jednak bodajże w poniedziałek ukazała się informacja, że również w ramach tej tarczy jest możliwość złożenia drugiego wniosku o pomoc. Rząd, z tego co wszyscy wiemy, w
tej pierwszej, w tym pierwszym wniosku tutaj zabezpieczył środki w wysokości 6 miliardów dla samorządów i podobna kwota 6 miliardów jest w ramach tego drugiego etapu wsparcia. Mam nadzieję, że tutaj również nasz samorząd, nasza gmina uzyska takie wsparcie. Ten wniosek jest dopracowywany, tamten był praktycznie obligatoryjnie 500 tysięcy dla każdego samorządu, natomiast z tego, co się orientuję i co tutaj podczas rozmów z różnymi tutaj parlamentarzystami otrzymałem taką informację, że tu będzie te środki będą troszeczkę inaczej tutaj rozdzielane w zależności od wymiaru wysokości przewidywanych inwestycji na danym terenie. No i tutaj no, z mojej strony takie starania, żeby te środki trafiły w jak największym wymiarze. Nie będę tutaj Państwa informował o szczegółach, bo to jest po prostu w tym momencie jeszcze za wcześnie. Szanowni Państwo, właśnie w dniu wczorajszym odbył się przetarg na inwestycje tutaj na tą ścieżkę rowerową pierwszą przy ulicy Klonowskiej. Mieliśmy w budżecie wpisane 150 tysięcy, niemniej jednak no, to była taka kwota, która tylko no, służyła jako wpis, jako zabezpieczenie budżetowe, natomiast liczyliśmy się z tym, że ta inwestycja będzie nieco droższa, ale powiem, że ten przetarg na sumę 170 tysięcy no, był przyzwoity. O konieczności tego też bym chciał powiedzieć na inwestycji. Drodzy Państwo, tutaj ten odcinek, zwłaszcza drogi powiatowej z Klonowej do drogi wojewódzkiej, no to jest ogromne zagrożenie. Ja zresztą tam od kiedy żeśmy walczyli z tym przejściem na ulicy Obwodowej, przejściem na pieszych, no mieliśmy możliwość śledzenia tego zagrożenia. Mnóstwo przemieszczających się pojazdów, zwłaszcza te pojazdy, które wożą drzewo, te dłużyce, więc tak naprawdę zagrożenie jest ogromne i to, co tutaj proponujemy naszym mieszkańcom, zwłaszcza mieszkańcom ulicy Klonowskiej, na pewno poprawi stan bezpieczeństwa. Tutaj mówię o odcinku 670 metrów. Jak akurat tak się dobrze składa, że ta odległość między zabudową a drogą powiatową jest, ten pas jest własnością gminy i tutaj chcemy ułożyć dywanik, tą ścieżkę rowerową pierwszą w postaci dywanika asfaltowego. No myślę, że też to tutaj naprawdę nie tylko mieszkańcy ulicy Klonowskiej z tego będą mogli skorzystać, ale tutaj po Bielinach, po Paninie, gdzie ten mówię najbardziej newralgiczny odcinek tego skrzyżowania będą mogli pokonać poprzez tą ścieżkę rowerową pieszą w bezpośrednim wejściu na przejście na drodze wojewódzkiej. Do 15 października ta inwestycja ma być zrealizowana, ale jeszcze też będę chciał zrobić coś takiego, że będę chciał się zwrócić do starostwa powiatowego w Wieruszowie o jakieś wsparcie finansowe. Przede wszystkim uzasadniając to, że na tym odcinku ulicy Klonowskiej no, powiat nie zabezpieczył, nie wybudował żadnego chodnika. Tak? Więc ta nasza inwestycja z pewnością jest taką inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo. Jeżeli tutaj na pewno w najbliższej perspektywie powiat nie ułoży tego chodnika, więc wypadałoby, żeby zwrócić się do powiatu o jakąś kwotę dofinansowania. Jeżeli my też tutaj będziemy wspierać inwestycje tutaj na drodze powiatowej w Wsiąkowice Wieroń, więc myślę, że takie pismo no, nie będzie tutaj no, jakimś takim zaskoczeniem dla starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, to co żeśmy wcześniej mówili na komisji, rozpoczęły się takie prace przygotowawcze w ramach tego projektu domu dziennego pobytu w Kucie. Krają tam takie roboty w postaci nasadzeń, ułożenia chodnika, czy też demontażu,
wyznaczenie klombów, w którym miejscu te nasadzenia będą się realizowały, inne takie prace porządkowe i no, trudno, żebym tutaj patrząc na panią radną Beatę Czałkowską, żebym tego nie powiedział i nie zwrócił słów podziękowania do pani Beaty, bo tak jak wcześniej powiedziałem, no, mnóstwo tutaj tych projektów, które realizujemy poprzez rynek, poprzez ulicę Złoczewską, poprzez otoczenie budynku Urzędu Gminy. Nie wspomnę jeszcze też, trudno nie wspomnieć, żeby otoczenie kościoła, więc pani Beata się również zaangażowała w to, żeby przygotować na projekt umiejscowienia tej zieleni z domu dziennego pobytu w Hucie. Widziałem, oglądałem wizualizację tego projektu, naprawdę robi wrażenie i myślę, że to, co tam proponujemy naszym podopiecznym, na pewno się sprawdzi, na pewno będą zadowoleni, już są zadowoleni, a co dopiero jak będzie to w pełnej krasie, w pełnych barwach właśnie na otoczenie tego domu. W ramach tego projektu również już stoi piękny samochód Mercedes Sprinter przystosowany do przewozu naszych podopiecznych, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Naprawdę ogromna satysfakcja, a też rozmawiałem z naszymi podopiecznymi, no, komfort przejazdu, a zwłaszcza no, wejście do tego samochodu, gdzie ten stopień przy wejściu jest obniżony, naprawdę nie ma żadnej trudności, żadnego utrudnienia dla tych osób, które mają problemy z wejściem. Jest również samochód wyposażony w platformę do osób niepełnosprawnych, można tam wózkiem wjechać. Więc no, powoli to wszystko realizujemy i mam nadzieję, że no, gdzieś są z końcem września, początkiem czy połowie października, no, ten temat już będzie zakończony. Tyle odnośnie Huty. I jeszcze takie informacje też, na pewno nie będziemy mieli dzisiaj czasu pani przewodnicząca, ale mnie pani dyrektor przedszkola również sygnalizowała, zapraszała, żeby pójść zobaczyć, ponieważ zakończył się remont pomieszczeń w przedszkolu. Akurat często tam byłem i na bieżąco śledziłem to, co się tam dzieje i naprawdę myślę, że możemy być dumni z tego, że mamy takie przedszkole. Jest ogromne zainteresowanie rodziców, którzy chcą, aby ich pociechy właśnie były w tym przedszkolu, ale też, co jest istotne, zaadaptowanie tych pomieszczeń, które do tej pory były w formie jakichś magazynków, jakichś niewykorzystanych pomieszczeń, no to było zupełnie celowe i pięknie to zrobione, ale wyprzedzając to, co bym chciał zrealizować jeszcze wspólnie z Państwem, mam tu na myśli na końcu złożenie wniosku o utworzenie żłobka w budowie. Te pomieszczenia, które były zaadaptowane, ta powierzchnia tych pomieszczeń po prostu no, spełnia warunki i wymogi, gdzie możemy tutaj składać wniosek o wsparcie na prowadzenie przedszkola, na wyposażenie, na dostosowanie jeszcze lokalowe. Także ten wachlarz tutaj dofinansowań jest szeroki i mam nadzieję, że tutaj po rozmowie z panią dyrektor, gdzie ma tak do bólu, że jest pana przewodniczącego, do bólu ma po prostu zorientować się o pełnych możliwościach skorzystania z dofinansowań z zewnątrz. I takie rozmowy są już prowadzone i mam nadzieję, że w tym czasie ten wniosek będzie złożony, że w końcu, no żeby zachęcić rodziców, no musimy wyjść z jakąś propozycją, jeżeli będzie już wszystko gotowe, przygotowane, więc no będzie ta propozycja, żeby powoli rozruszać to przedszkole, bo ja powiem, że kiedy podpisuję sprawozdania dotyczące ilości miejsc w żłobkach, ja mówię, przepraszam, mówiłem za to do przedszkolu, tak? Ja mówię o żłobku, że utworzenie żłobka, tak? Więc wypełniając te sprawozdania z kreseczką, czy też z cyfrą 0, no jest to takie przykre, natomiast jeżeli się uda no, ruszyć ze żłobkiem, to będziemy to w krótkim czasie realizować. Szanowni Państwo, jeszcze taka informacja
krocząca, również dotycząca oświaty. Chodzi mi o remont świetlicy i stołówki w szkole podstawowej. Powiem tak, że też pandemia spowodowała to, że pewne rzeczy zostały przesunięte. Z rozmów tutaj z wykonawcą wynika, że troszeczkę będzie poślizg, jeżeli chodzi o stołówkę i świetlicę, ale myślę, że do końca, pani dyrektor, do końca września się uporamy i tutaj również te rzeczy będą zrealizowane. Powiem tak, że no wielokrotnie będąc na stołówce, w rozmowach z kucharkami, z paniami kucharkami, no to było masakra, gdzie stary piec węglowy opalany na węgiel, lato, temperatura wysoka, a te pani musiały tam po prostu przygotować posiłki dla uczniów, więc no to było konieczne. Udało się pozyskać środki z zewnątrz i o to chodzi, żeby poprzez takie inwestycje również poprawić tutaj życie naszym uczniom i naszym pracownikom. I tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej z końcem września tutaj ta stołówka i świetlica wyruszy. To by było tyle z mojej strony, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę państwa, w tym miejscu pozwolę sobie zupełnie dwa słowa powiedzieć. Nie powiem, że lubię ten film, bo lubię to na miejscu. Ale nie przypominam sobie wystąpienia pana burmistrza, żeby nie informował, to jest merytoryczne i treściwe, to jest oczywiste. Ale pod względem finansowym, to najbardziej radę interesuje. Wtedy nie przypominam wystąpienia burmistrza, który nie mówił, że jakieś środki zostały pozyskane. To jest po prostu nasz cel i wzór do naśladowania. Każde środki po przestrzeni medialnej, gdziekolwiek się pojawiają, mają być weryfikowane i pozyskiwane. Tylko dlatego, żeśmy pozwolili budżet do tej pory, a ambicje są takie, żeby to nadal podnosić. Za to dziękuję panu burmistrzowi. Przechodzimy zatem do punktu 5. Proszę. No to może damy pierwszeństwo panią. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Słyszę, panie przewodniczący, że tutaj nie będziemy trzymać. Ja serdecznie się cieszę, że jest pan już Wicuki, tutaj nie wyganiamy, broń Boże. Jest nam naprawdę miło, że tutaj panie uczestniczą w naszej sesji. Niemniej jednak, że zrobimy tutaj podstęp do porządku obrad naszej sesji. I taka i radosna, i przykra chwila, gdzie no przyszedł czas pożegnać i podziękować pani dyrektor jednej i drugiej za współpracę, za ten okres, kiedy mogliśmy wspólnie realizować w trzech płaszczyznach, tą gospodarczą rzecz dotyczącą szkoły administracyjną i przepraszam, i oświatową. I powiem, że to był dla mnie dobry okres i dobra, miła współpraca. Ja byłbym, no tutaj muszę to powiedzieć, że pewnie ja w dobrej rodzinie zawsze, żeby wypracować odpowiednie stanowisko, musi być jakiś spór. Tych sporów było bardzo mało, niemniej jednak zawsze dochodziliśmy do porozumienia, zawsze tutaj staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy a było ich niemało, było ich bardzo dużo, nie tylko w sferze, tak jak mówię, tutaj gospodarczej, remontowej, ale czy też administracyjnej, bo wróćmy do poprzedniego roku, gdzie zakończył się temat gimnazjum, kwestia zatrudnień i pracowników, którzy otworzyli z gimnazjum. Nie było to dla nas, zarówno dla mnie, jak i dla pani dyrektor, przyjemne, miłe, ale również
te wszystkie wydarzenia, które przez ten okres nas dotknęły, też nie były czasami przyjemne i miłe, czasami wręcz przykre. I być może, że nawet no, tutaj powinny być tutaj ze naszej strony jakieś bardziej ostre reakcje, wszystkim o czym tutaj mówię. Niemniej jednak podsumowując ten okres, myślę, że to wiele należy tutaj po pani stronie, pani dyrektor i pani wicedyrektor, to co było zrealizowane. Sami wiemy w detaliach, był początek na pani pracy, w jakich warunkach, w jakich warunkach była szkoła. Ja przypomnę chociażby to, co udało się wspólnie z Radą Rodzicą realizować, z samorządem i nawiążę tutaj do tych łazienek, które były takim pierwszym działaniem odebranym bardzo dobrze. Dzisiaj możemy na temat sam spojrzeć na tę inwestycję naprawdę w takiej dobrej ocenie, bo szkoła nabrała takiej porządnej wagi. Jeżeli te łazienki były od początku nic nie z PRL-u, więc systematycznie powoli, krok po kroku żeśmy tutaj realizowali. Powiem, że to co się działo, jeżeli mówimy o tej części oświatowej, uregulowanie ratusza organizacyjnego, ilości etatów i wyprowadzenie, jeżeli chodzi o finanse szkoły, no to powiem, że to było do naśladowania, aczkolwiek pewnie przy każdym działaniu zawsze są jakieś uboczne elementy, niemniej jednak no, ten może źle się wyrażę, że ten uboczny element takie złe określenie, bo chodzimy tutaj o zatrudnienie tych nauczycieli z gimnazjum. Niemniej jednak no, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc to, że środki finansowe, które są okrojone, gdzie cały czas samorząd musi w wymiarze 50% dokładać do wartości budżetowej, do wartości oświatowej i jakoś tam związać ten budżet oświatowy, więc to są ogromne pieniądze i te oszczędności musiały być w taki czy sposób realizowane. Niemniej jednak powiem tak, że serdecznie dziękuję pani dyrektor, pani wicedyrektor za dobrą współpracę. Jeżeli było po drodze jakieś z mojej strony potknięcie, czy nie tak, to w tym momencie chciałbym za to przeprosić. I tak z przykrością tylko no, chcę powiedzieć, że szkoda, że tak ta współpraca nie była kontynuowana. Niemniej jednak szanujemy tu wszyscy pani decyzję, pani wybór jednej i drugiej, dlatego że no, to jest już zbyt duża ingerencja w wasze decyzje i nie mogłoby być inaczej, żebym tego nie zaakceptował też państwo. Jest to dla mnie no, takie smutne, że musimy się rozstać. Praca tutaj będzie dalej w szkole, będziemy mieli kontakty i to, co bym naprawdę tutaj prosił do pani wicedyrektor, do pani dyrektor odchodzącej, żeby, i patrzę tu już na panią dyrektor Małgorzatę, żeby tutaj mieć jeden wzgląd na sercu i żeby to realizować, czyli tutaj jakąś bezwzględną taką pomoc do pani Małgorzaty, do pani dyrektor w realizacji tutaj pracy w naszej szkole. Ja myślę, że to pani doświadczenie, pani wicedyrektor, pani dyrektor jest na tyle bogate, na tyle duże, że ta pomoc no, będzie realizowana, bo taką rzeczą nadrzędną jest przede wszystkim dobro uczniów, dobro szkoły, ale również nie zapominajmy o tym, co o tych osobach, które to tworzą, czyli o nauczyciela. Ja w tym momencie serdecznie dziękuję. Myślę, że tutaj wspólnie z paniami i panami radnymi, tutaj wspólnie z Radą Rodziców te podziękowanie kieruję do pani dyrektor, do pani wicedyrektor. Mówię, że jestem tak troszeczkę wzruszony tym wszystkim, bo było naprawdę dobrze, było fajnie i szkoda. Ja powiem dwa słowa jeszcze mnie. Jeszcze. Pani dyrektor,
Nie ukrywam, że w tej chwili, że wspólnie żeśmy tam chodzili, oglądali, nie zapomnę, to był dobry dzień. Ja pamiętam pierwszy moment, kiedy zaszedłem do szkoły, obchodziliśmy ten budynek, słowa pana burmistrza, ale to też używam. To było przez głębokiego wewnątrz szkoły. To był ten wygląd. Ani łazienek, ani szatni, klasy, urwające się drzwi. Temu wszystkiemu pani podobała. Ale to jest nie koniec. Został uporządkowany ten system taki wewnętrzny, co pan burmistrz powiedział. W każdej pracy, nie każdej pracy, tylko też. Albo że kwestia podniesienia poziomu nauczania w szkole, bo to było wyraźnie widać w tym roku, w tym roku. No i nie zapomnę ciągle tej listy wokół, jak żeśmy się spotykali. To się dobrze. I mówię, Renata, przychodzi taki czy taki okres, chciałem coś wymyślić. Różnego rodzaju te występy. Przygotowanie spotkania z panią prezydentem, całej sali. Jeszcze naprawdę stały na wysokim poziomie i stanowi się zawsze na wysokości zadania. To, co się stało, nie powinno się stać. To jest moje poczucie. Ale się stało, to jest wasz wybór. Możemy tylko tego żałować, ale żeby nie przedłużać. Naprawdę gorące podziękowania za to, co się zrobiło. Ode mnie, od CEJA. To była naprawdę dobra rada. Dzięki. Ja jeszcze dopowiem, właśnie tutaj pan przewodniczący poruszył temat wyposażenia, doposażenia szkół, informatyzację. Powiem tak, że proszę państwo, to było tak, że przychodzi pani dyrektor, mamy taki wniosek, mamy projekt, mamy możliwość pozyskania środków, robimy. I nie było żadnych oporów. I to, co zawsze będę sygnalizował w stosunku do pracowników, do innych jednostek, że no nie sztuką jest z mojej strony szukać i proponować. Sztuką jest, żeby pracownik sam wyszukał i przychodził i wręcz nękał mnie o realizację pewnych projektów. Zarówno w szkole, jak i moje pracownie informatyczne wydługo mnie szereg projektów, wszystko do finansowań. Więc no, to można by tutaj mówić i czasu brakuje, nie jednak, jeszcze raz dziękuję. Panie dyrektor, bardzo dziękuję, ale również i pan przewodniczący wspomniał o 13 stycznia. Powiem, że to zrobiło wrażenie, nie tylko tutaj na naszym społeczeństwie, ale w ocenie zaproszonych gości. To był majstersztyk taki organizacyjny, przygotowawczy, gdzie możemy długimi latami się tym chwalić, co nam się tutaj udało zrealizować i w jaki sposób żeśmy. To jest historia, która będzie niezapomniana, będzie wspominana latami, bo pewnie długo nas tutaj nie zaszczyci. Życzyłbym sobie, że tak było, ale żeby najwyższa głowa państwa w osobie pana prezydenta była budowie i w jaki sposób przyjęta, to jest duma, zadowolenie. I jeszcze raz za to wszystko panią serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie tutaj wręczyć taki pamiątkowy tablicę czy dyplom w postaci serdeczne podziękowania dla pani Renaty Pagacz za owocną i pełną zaangażowanie w współpracę z samorządem gminy Lutuków na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej imienia Kursańców z 1863 roku. W Lutuwie w latach 2016-2020. Dziękuję bardzo.
serdecznie podziękować pani wicedyrektor, pani Katarzynie Rosińskiej za efektywną współpracę w latach 2016-2020, a także zaangażowanie w działania na rzecz szkoły podstawowej i budowie. Życzymy nam się sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celów oraz wszelkich pomyślności w sferze prywatnej i zawodowej. Szanowni Państwo, coś się kończy, coś się zaczyna. Tutaj akurat kończy się dyrektorowanie, może brzydko określone, ale tak jest, że kończy się tego funkcji dyrektora pani Renaty Patarz, pani Katarzynie Rosińskiej funkcję wicedyrektora i zaczyna się tutaj, patrząc na panią Małgorzatę Kiepkę, nowy rozdział w jej życiu, w jej pracy. Od 1 września nowym dyrektorem naszej szkoły imienia Powstańców jest pani Małgorzata Kiepiro. Myślę, że tutaj obecność jest zasadna na naszej sesji. Chciałbym tutaj w imieniu naszych państwa radnych, w imieniu naszego społeczeństwa również pracowników serdecznie raz jeszcze oficjalnie pogratulować wyboru na stanowisko dyrektora szkoły. Więc co, no chciałbym życzyć przede wszystkim dużo wytrwałości. Uśmiechu trochę pani Małgosiu, myślę, że przed panią jest bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że się cały czas uśmiecha. Tak, no, więc no wytrwałości, samych sukcesów, jak najmniej problemów. Ale też chciałbym tutaj też deklarować, tak jak w przypadku 4 lata temu, kiedy funkcję dyrektora wyjmowała, również tą moją obszerną pomoc i ze strony mojej, czy też pracowników urzędu, no bo jest to nieodzowne. Chciałbym, żeby te wszystkie założenia, które pani sobie już tam wcześniej poukładała, żeby pani się to spełniło, ale też to, co jest najważniejsze, takiej dobrej atmosfery w pracy, bo to jest cała podstawa tego wszystkiego, że jeżeli się spotkamy, że ma się wokół siebie tylko same pozytywnie nastawione osoby, same szczere, które chcą pomóc, to żeby takie osoby były a ilość tych, żeby była jak największa tych osób. Bo tak naprawdę, jak wcześniej powiedziałem, to powinno nam głęboko na sercu leżeć, żeby no, cały czas ta szkoła nasza była rozwijała się, poprawiała i dobro uczniów było tym pierwszym elementem pracy. Więc tego pani z całego serca życzę. Myślę, że będzie dobrze, że jakoś to sobie poukładamy i wspólnie będziemy realizować zarówno te inwestycje, które nas czekają, jak i inne projekty dotyczące doposażenia, wyposażenia, ale również to, co jest najważniejsze, czyli oświata i kształcenie naszej młodzieży, bo ten rok się zakończył bardzo dobrze. Myślę, że możemy mieć wspólnie
ogromną satysfakcję, że te wyniki egzaminów no, naprawdę są zadowalające i możemy się tym chwalić. I o to chodzi. Wszystkiego najlepszego panu Małgosiu. Dobrej współpracy i realizacji. Tego, co pani sobie tam zapisała. W tym momencie
zostawiam szkołę wyremontowaną, wymalowaną, wszystkie łazienki zrobione, zakupione nowe meble, szafki dla uczniów, komputery, tablice interaktywne, coś, co wniosło do tej szkoły nowoczesną technologię. I nie tylko mówię o szkole podstawowej w Ludowie, ale również w Swobodzie, która zmieniła się bardzo pozytywnie, oraz w Niemojech. Zostało zainwestowane w tą szkołę mnóstwo pieniędzy. Oczywiście chylę tutaj dużo czoła Radzie Rodziców. To wspaniała grupa, która naprawdę zrobiła dla tej szkoły bardzo dużo. To dzięki nim powstała pierwsza łazienka i właśnie ona była takim początkiem do kontynuacji tej dobrej idei. To Rada Rodziców zakupiła szafeczki na pomocę i tablicę interaktywną i organizowała bale, poświęcając swój cenny czas, swoich mężów, swojej rodziny, żeby pozyskać fundusze dla szkoły. Możemy być dumni, że mamy takich rodziców i naprawdę im tutaj serdecznie dziękuję. Dziękuję organowi prowadzącemu, bo faktycznie ta współpraca była idealna. Pan burmistrz mówi, że było różnie, czasami dochodziliśmy do różnych zdań. Tak, bo na tym polega konfrontacja, bo na tym polega wymiana zdań. Ja uważam tak, ktoś uważa inaczej i zawsze wybieraliśmy najlepsze rozwiązanie. W szkole oprócz wyposażenia działo się również bardzo wiele innych rzeczy. To za mojej kadencji powstały te wspaniałe kiermasze i koncerty bożonarodzeniowe, które skupiały wiele osób. Nie tylko z naszej gminy, powiatu, ale również z sąsiednich. I przy ostatnim koncercie, kiedy podróżowaliśmy po Europie, byłam już głęboko wzruszona postawą uczniów, którzy sami przychodzili do mnie, do wychowawców: proszę panią, ja też chcę wystąpić i ja chcę wystąpić. Ja chcę, żeby przyjechała moja babcia, moja ciocia i wujek. To było tak ciężkie do zorganizowania, abyśmy mogli zaangażować 200 artystów, ale wszystko się udało. I z perspektywy czasu powiem, nie ma chyba rzeczy, która nam nie wyszła. Cokolwiek żeśmy zaczęli, skończyło się sukcesem. Zostały zorganizowane dni otwarte dla przedszkolaków, których wcześniej nie było, i również się to cieszyło dużym zainteresowaniem. Zrealizowaliśmy szereg projektów. Tu pan burmistrz ma rację, bo to była i aktywna tablica, i bezpieczna plus, i ekopracownia, i ze szkoły podstawowej w Lutudowie w pola łąki i lasy, i projekt posiłek w szkole, który został jeszcze zaczęty w czerwcu. Drodzy państwo, jestem dumna z tego czasu, który poświęciłam tej szkole. To prawda, zdarzały się przykre chwile, ale z całą odpowiedzialnością powiem, że ani jedna smutna chwila i przykrość nie spotkała mnie od ucznia, ani od rodzica. Jestem z tego szczęśliwa, zadowolona, nie żałuję ani jednej minuty, którą poświęciłam tej szkole. Czuję satysfakcję, że został po mnie kawałek mnie. I cieszę się, że będę dalej w tej szkole uczyła matematyki i rozwijała nowoczesną technologię, która do innych szkół już dotarła. Do nas tylko częściowo. Musimy się rozwijać, musimy dbać o poziom nauczania. To jest rola nas, nauczycieli, dyrekcji. Poszło to wszystko w dobrym kierunku i myślę, że przekazuję pani dyrektor szkołę naprawdę w dobrym stanie. Życzę jej sukcesów, pomysłów, inspiracji, chęci do pracy i wszystkiego, co najlepsze. A państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję
bo naprawdę współpraca z Wami to wielka przyjemność, a moje dyrektorowanie to wielka przygoda, której nie zapomnę, póki będę żyła. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Myślę, że na tym część nieoficjalną zakończymy. Przechodzimy do dalszych obrad. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z zasadami do wykonania przebudowy drogi. Pani sekretarz, bardzo proszę. Uchwała nr 25 przez 155 przez 2020 Rady Miejskiej uchwalona z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lasami Państwowymi do wykonania przebudowy drogi. Na podstawie artykułu 6 ust. 1 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Wybudowy uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się wolę przystąpienia z Lasami Państwowymi w Łodzi do realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi nr 118-305E na odcinku Swoboda Kłoniczki na długości 970 metrów bieżących. Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie gminy Ludów w roku 2021 łącznej kwoty środków finansowych w wysokości 300 tysięcy zł na realizację powyższego zadania. Paragraf 2. Upoważnia się burmistrza Ludowa do podpisania umowy partnerskiej na realizację zadania określonego w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrza Ludowa i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Jeśli Państwa jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę naciśnięcie przycisku. Jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że na 11 listopada 12 zagłosowało na tak. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Centrum Usług Środowiskowych razem Łatwy. Pani sekretarz, bardzo proszę. Uchwała nr 25 przez 156 przez 2020 Rady Miejskiej w Ludowie z dnia 27 sierpnia bieżącego roku w sprawie zatwierdzenia projektu Centrum Usług Środowiskowych razem Łatwy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się do realizacji projekt Centrum Usług Środowiskowych razem Łatwiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrza Ludowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 19 przez 129 przez 2020 Rady Miejskiej Wytykowej z dnia 25 lutego 2020 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem przedstawionej uchwały proszę naciśnięcie przycisku. Jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 i artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869, 1649 z 2020 roku, pozycja 284, pozycja 374, 568 i pozycja 695. Rada Miejska w Mikrofonie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany w uchwale budżetowej nr 16 przez 112 przez 2019 Rady Gminy Lutowej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutów na 2020 rok w sposób następujący. Punkt pierwszy. Zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zmiany w wydatkach majątkowych z rozliczeniem inwestycji z artykułów inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Lutowa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obrotowi. Dziękuję Pani Sędziu. Przechodzimy do głosowania. Przedstawiona uchwała w budżecie uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję serdecznie na 11 obecnych 11 zapisywało, a tak. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i wnioski radnych. Proszę radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś interpelacje? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu następnego. Sprawy różne. W tym miejscu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Rozumiem, że nie. Ale to jeszcze nie, to jeszcze nie. Ja myślę, że chyba, że coś luźnego trzeba Pani powiedzieć. Nie, spokojnie. Pozostał zatem dzień 10. Stwierdzam, że posiedzenie Rady Miejskiej 25 zostało zakończone. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie.